Dzisiejsze słowo, które daje nam Pan, jest słowem o Jego przyjściu. I chciałem poruszyć tylko jedną taką kwestię, jeden wyraz, który bardzo mnie zawsze jakoś dotyka, gdy czytam właśnie tę Ewangelię. Tu jest powiedziane, że Pan przyjdzie jak złodziej. Jest takie porównanie, że Chrystus jak przyjdzie, to przyjdzie jak złodziej, bo gdyby gospodarz wiedział, o której ten złodziej ma przyjść, no to by pewno go nie wpuścił, to by zrobił wszystko, żeby nie wszedł do tego domu. I to jest dosyć ciekawe porównanie, że Jezus przyjdzie jak złodziej. I takie dwie rzeczy. Pierwsza, no złodzieja raczej nikt nie chce. Złodziej się kojarzy z tym, że jak przychodzi, to raczej więcej zabierze niż na pewno da. I to słowo mówi, że Jezus nie jest złodziejem. To znaczy, kiedy przyjdzie, to On chce dać wszystko, a nie zabrać. To jest bardzo ważne, żeby to usłyszeć dzisiaj, że Jezus nie przychodzi jak złodziej w tym sensie, w tym rozumieniu, że przychodząc do nas, nam wszystko zabierze, poukłada po swojemu, tak że będziemy nieszczęśliwi, bo będzie nam ciągle czegoś brakowało, czy zdrowia, czy szczęścia. To jest kłamstwo o Jezusie, które trzeba odkłamywać, że Jezus przychodzi, żeby błogosławić i dawać, a nie żeby zabierać. Ale z drugiej strony Jezus przyjdzie jak złodziej. Dlaczego? Dlatego, że złodziej przychodzi w momencie nieoczekiwanym. Wtedy, kiedy nikt nie przychodzi inny. Wtedy, kiedy jest ciemno, wtedy, kiedy jest cisza, pustka, wtedy wchodzi złodziej. I Jezus, to jest dla nas dobra nowina, że w tym sensie przyjdzie jak złodziej. Bo przyjdzie w tym momencie, kiedy nam się wydaje, że Boga nie ma. Albo czasem przeżywamy takie chwile, że nam się wydaje, że jesteśmy samotni, opuszczeni, że nawet Bóg o nas nie pamięta. Ile mamy takich sytuacji ciemności, takiej ciszy, ciszy w emocjach, w doświadczaniu wiary, że nic się nie dzieje. I to słowo dzisiaj mówi, Bóg przychodzi jak złodziej, to znaczy On przychodzi właśnie wtedy, kiedy czujesz się samotny, On jest. Kiedy czujesz się w ciemności całkowitej, On jest. Kiedy czujesz się, że nic nie masz, On jest. Więc dzisiaj Bogu dziękujmy za to słowo, bo to słowo chce odkłamać to, co o Bogu prawdą nie jest i chce tą prawdę nam na nowo przybliżyć, że Bóg jest dobry. I Bogu dziękujmy, że właśnie dzisiaj daje nam takie słowo i takie przypomnienie.